Księżyc Proboszczu w tę niedzielę o godzinie 12:00 jedna z najważniejszych mszy świętych, przede wszystkim dla Krośnian. Tak, w tym, w tym roku uroczystości odpustowe przypadają w niedzielę, a dla naszego miasta jest to w, ran, w randze uroczystości. Yy, oznacza to, że nie będziemy mieli obchodzenia niedzieli, ale właśnie uroczystość odpustowa pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej, patronki nie tylko naszej parafii, ale też i miasta. Krosno-Odrzeńskiego. Cieszymy się od roku tym przywilejem. Z racji tego, że te uroczystości odpustowe przypadają w niedzielę, można powiedzieć każda msza odprawiana u nas w parafii będzie mszą odpustową, ale centralne uroczystości, centralna msza święta odbędzie się właśnie o godzinie 12, na którą bardzo serdecznie zapraszam jako pro proboszcz i wspólnota parafialna. Wszystkich ch chętnych będzie nam bardzo Miło, kiedy będziemy mogli wspólnie się mo modlić na tych głównych naszych uroczystościach. że Proboszczu, y y odpust. Co kryje się za tym słowem? Możemy wyprosić łaski dla naszych zmarłych, prosząc o dar nieba. Ci, którzy są jeszcze w przejściu, oczekują od nas pomocy i stąd te uroczystości odpustowe są też okazją do pomocy naszym bliskim zmarłym. Chcę powiedzieć, że do naszych uroczystości przygotowujemy się przez Triduum cudzi świętej Jadwigi, piątek, sobota i niedziela. Rano, mamy o godzinie. 9 w tymczasowej kaplicy przy kościele Świętego Andrzeja, a wieczorem o godzinie 18 w piątek i sobotę. Tak jak powiedziałem, każda msza w niedzielę będzie mszą odpustową ku czci Świętej Jadwigi Śląskiej. Panie ja bym chciał jeszcze nawiązać do wydarzenia, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu, szczególnie sobota i niedziela, Jadwigensis, festiwal Jadwigenzis w Kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej. Jak ksiądz przeżył ten festiwal? Bo wiele osób, gdy pytaliśmy o komentarze, mówiło: Niezwykły, bardzo emocjonalny, szczególnie ten koncert ostatni niedzielny. Ja chciałem zapytać księdza, jak ksiądz przeżył ten festiwal. Słusznie, ja też najbardziej przeżyłem ten ostatni koncert w niedzielę, związany z modlitwą o pokój, o zgodę, o pojednanie na Ukrainie. Przejmujący śpiew tego lwowskiego artysty. Koncert w ogóle rozpoczął się pieśnią. Modlitwy, gdzie wszyscy wstali, i modlili się razem z artystą. Myślę, że w wielu miejscach dzisiaj w Polsce wszystko robimy, by modlitwą naszą wspomóc Ukrainę. Pozostałe dni były też bardzo emocjonujące, w sobotę, można powiedzieć, pieśni bez słów. Ale y, pokazali się artyści najwyższej klasy. Po prostu y, czterech artystów, którzy bawili się swoim głosem, naśladując różne dźwięki. Y, coś nowego w naszej świątyni, ale cieszę się, że roz rozpoczęli właśnie muzyką klasyczną. Ja bym chciał nawiązać jeszcze do sytuacji na Ukrainie, ponieważ no, mamy eskalację znowu wojny i można powiedzieć chyba tak, że oprócz tej pomocy też rzeczowej, która nadal płynie, oprócz tej pomocy Ukraińcom, myślę, że gdy rozmawia się z nimi, mówią, prosimy też was o modlitwę. I dzisiaj ta modlitwa to jest też niewiarygodne wsparcie dla nich, takie psychologiczne, że wiedzą, że jesteśmy z nimi, modlimy się za nich. No myślę, że na pewno ten taki boom e, e, modlitwy, ale też i pomocy charytatywnej jakby minął. Ale myślę, że Polacy są e, otwarci na e, każdą pom pomoc. E, na pewno ta modlitwa towarzyszy nam każdego dnia. Ja kiedy odprawiam świętą, można powiedzieć każdego dnia w modlitwie Powszechnej, proszę o ustanie tej wojny na Ukrainie, bo jest to dramat, który przeżywają oni, ale myślę też i my przeżywamy, bo yy, no, moje pokolenie to już tylko z opowiadań, ale ciągle zdajemy sobie sprawę, co to znaczy wojna, kiedy patrzymy na zgliszcza w Warszawie, wielu innych miejscach, kiedy widzimy na bezprawie, jakie się dzieje w trakcie wojny. Chcemy tego wszyscy uniknąć, stąd wołamy do Boga, ale też i, na ile jest to możliwe, chcemy też i pomóc w sensie charytatywnym, w sensie społecznym.